Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. Więc w ostatnim odcinku weszliśmy do świata średniowiecznego i chcemy uratować stąd perły. Jednakże najpierw musimy naprawić naszą różdżkę. I skończyliśmy na tym, że goniliśmy za jednorożcem, który ukradł fragment różdżki i trafiliśmy do prawdopodobnie chaty wiedźmy, do której dzisiaj się przejdziemy. Na razie chodźmy tu. Tu, tak, jest potrzebny, nie wiem, inny strój. Coś, nie wiem. Dobra, więc chodźmy tędy. Dobra. Ale nie musicie się tak rzucać. Spokojnie, ja was samych zabiję. Nie musicie sami się eliminować. Okej. Nie wiesz tego do siebie. No, trochę źle wymierzone. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Bardzo źle wymierzone. Okej. I teraz tutaj. Okej. Teraz chyba tędy. Wystarczy odrobina. No, chyba tak. Dobra. Jesteśmy. Kto jest dobrą dziewczynką? Ty jesteś, ty! Okay. Bądź pozdrowiony, żółty rycerzu. Czyż zaprawdę nie jest ona dobrą dziewczynką? Zwał mnie wiedźma Twitchy. Co sprowadza was do mojej chaty w lesie? Masz cukierki? Witam, panno wiedźmo. Jam jest rycerz SpongeBob. Wraz z moim balonowym kolegą Patrykiem podążaliśmy za pani... okazałym zwierzakiem, bo zabrał coś, co należy do nas. Mogłaby pani przekonać go, żeby to oddał? Wybacz, ale wszystko, co znajdzie tęcza, zostaje ze mną. Mogłabym jednak wymienić się na cudowny krem postarzający zmarszczucha, na punkcie którego oszalał cały mój sabat. Mhm. Podobno może pomarszczyć skórę na tyle, że wygląda się dwa razy starzej. Skoro tak chcesz... Nie ma sprawy, Twitchy! Jedno opakowanie kremu postarzającego zmarszczucha. Już się robi. Jak trudne może być zdobycie kosmetyku? Można go znaleźć tylko w najbardziej niebezpiecznej części lasu, wzdłuż brzegów rwącej rzeki Meanderson. Powinno być jeszcze trochę z ostatniego transportu, na który napadli cherubinkowi bandyci. Napełnij nim to wiadro, a może się z tobą wymienię. W porządku! No dobra. Udaj... nie. Zbierz krem postarzający. Dobra. Chodźmy. Ja tam wiem, że ludzie chcą wyglądać młodziej, a ona widocznie chce wyglądać starzej. No dobra. Jak kto woli. Wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Jej, ta rzeka wygląda jak z obrazka. Chciałbym się w niej popływać, ale pewnie nie dałbym już rady z niej wypłynąć. O, proszę! Zbliżamy się do tego majonezu. Czuję to. Patryku, okay. To krem upiększający. Jest jeden. Nieważne. Nie
Okej. Numer 2. Dobra. Numer 3 jeszcze nie. O proszę! Raz kończy śmierć! Okej. Wystarczy odrobina. Krem numer 3. Dobra. Chyba musimy poczekać, tak? Chodź. Dobra. Teraz na to. Na to. Na to. Na to. Dobra. I doskoczmy. Dobra. Okej. Oj. Źle to zrobiłem. Dobra. A, ty żyjesz. Dobra. Próba numer 2. Okej. Tak, i co to został? Aha. Dobra. Tak, i dostałeś ty. Dobra. A! Okej, czyli nie trzeba czekać, aż on się zanurzy, wynurzy i w ogóle. To można go szybciej bić. Okej. Warto wiedzieć takie rzeczy. Dobra. Broń się! Spotkaj lepiej! I mamy krem numer 4. Patryku, wracajmy do Twitchi, zanim wrócą bandyci. Będzie taka szczęśliwa, gdy zobaczy, jak od tego zbrzydnie. Zbierzmy jeszcze szpatułkę. Nie wiem nadal po co, ale okej. Pewno jakiś ich cel jest. Dobra. Wróć do Twitchi. Czemu mam dwa cele? Widzę maleńki ślad. O! Okej. Mamy spota. Okej. Spróbujmy tu. Dobra. Słodka i lepka. To obchodzi mnie za. Wydaje mi się, że tu muszę iść, ale nie wiem, zaraz się dowiemy. Pewnie. Chyba jednak nie. Się chyba cofam. Mhm. Tak, bo szłem ten.
Dobra. Ale to nawet i dobrze. Trzeba się przynajmniej gdzie iść. Tam na górę chyba. No dobra, zobaczmy. Okej. Dobra. Dobra. Tak, muszę się tam na górę dostać. Czyli wchodzimy z powrotem tu. Okej. Aha, tu jest. Dobra, nieważne. Tu jest właśnie to. Okej. Ej, właśnie straciłem pewnie sporo czasu, żeby to znaleźć. Okej. Nieważne. O, jeszcze żyjecie? Brawo, ostatnich kilku śmiałków, których wysłałam po krem, nie wróciło. A, to nie my. Rozpoczęło się marszczenie. Dobra robota, a teraz spadajcie. O, dziękujemy pani, ale najpierw musimy naprawić różdżkę. Podaj mi ją, żebym mogła ją naprawić i żebyście dali mi spokój. O! No, można i tak. Amatorzy. A teraz mnocha! Profeska. Profeska. Okej. Możemy na nim jechać? Mogłem to polizać równie dobrze jak ona. Co mi tam? I tak to zrobię. Dobra. O nie. Ej, tędy. Dobra. A i teraz rozumiem, że w drogę powrotną. No dobra. Okej. O! Jakiś skrót. Bardzo dobrze. Jakoś nie chciałoby mi się biec tego znowu w całości tak długo, jak biegłem wcześniej. Więc cieszy mnie, że jest skrót. Dobra. Jesteśmy z powrotem na zamku! Dobra. To idziemy. Okej. Słuchajcie, słuchajcie. Jako, że zbliża się najwspanialsze piżama party w historii... Księżniczka Wielorybów wzywa wszystkich bardów w królestwie, by odpowiedzieli na jej... wezwanie i stawili się na castingu. Okay. Jest jeszcze miejsce dla dwóch poetów, którzy zdobędą uznanie organizatora przyjęć jej królewskiej mości i jego bezlitosnych bębenków usznych. To chyba Skalmar. Myślisz o tym samym, co ja, Patryku? Zdecydowanie. Ale gdzie w tak krótkim czasie znajdziemy szkolny autobus wypełniony majonezem? Czy nie myślicie o tym samym? Nie! Miałem na myśli zgłoszenie się na casting do zespołu, żeby dostać się do zamku i uratować perłę. A tak! To właśnie miałem na myśli. No, to... chodźmy wygrać ten casting. Już się boję, co to będzie za muzyka grana. Tutaj wykonaniem SpongeBoba i Patryka. Nie mogę się doczekać przesłuchań. Lubię buczeć z ukrycia. O, to będzie buczane. Kolejny bard, kolejna migreda. Ale czegóż się nie poświęca w służbie koronie?
talentu, dumy, bębenków w uszach. No, ale nasza królewska jadaczka zarządziła, że nie wolno odprawić żadnego z jej poddanych. Bo każdy ma jakiś talent. No dobra. Twój czas na wzbudzenie mego podziwu upłynie, gdy uśpisz mnie swą miernością. Zadziw, że mnie. Zadziw, że mnie. No dobra, spróbujemy. Okej. Czerwone, żółte, czerwone. Żółte. Dobra. Czerwone, żółte, czerwone, żółte. Czerwone, zielone, niebieskie, żółte. Czerwone, zielone, niebieskie, żółte. Czerwone, czerwone, niebieskie, niebieskie, żółte. Czerwone, czerwone, niebieskie, niebieskie, żółte. Dobra. To tyle. Okej. Słuchajcie, słuchajcie. Niestety żółta gąbka i jego irytujący balon będą odgrywać rolę królewskich bardów podczas najwspanialszego piżama party naszej księżniczki. Tak jest. Ich muzyka zdała się przypaść do gustu publiczności. O co ty, to był najlepszy kawałek. A poza tym odrzuciłem już wszystkich innych uczestników konkursu. I bardzo dobrze zrobiłeś. Zamek stoi przed tobą otworem. Nie spapraj tego. No dobra, spróbuję. Dobra, wejdźmy do zamku. A w sumie? A, nie podejdzie. Ciekawe. Dobra. Dobra, dawaj. Teraz ty zostałeś. Ała. Dobra. O nie. Okej. O nie! To było dobre. To było najlepsze zagranie z mojej strony. Ej, wchodzimy jeszcze raz. Dobra, lećmy. Szybko się z nim rozprawić. Tym razem nie spaść. Słodka i lepka. Dobra. O, dawaj. Okej. Dawaj piruety. Idź. Wystarczy odrobina. Chodźmy do tego zamku. Okej. O nie.
dobrze. Okej. O, i mamy dublona. I wracamy. Dobra. Wejdźmy do zamku. I chodźmy do sali balowej. Okej. Czemu ta sala jest zalana? Jeśli jedno z tych łóżek jest lepsze niż moje, będę musiał przespać się na wszystkich, żeby się przekonać. Nie mamy na to czasu, Patryk. Mogliby przynajmniej tu posprzątać na taką okazję. No właśnie. A nie, kurde, zalana cała sala. Gdzie my tu mamy tańczyć cokolwiek? Dobra. A, mogę iść jeszcze tam. To chodźmy. Albo nie. Okej. Wejdźmy jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Spokojnie, mamy czas. Mamy dużo czasu. A ja gadam sam ze sobą. No dobra. To było tyle. No dobra. Powiedzmy, że było warto. Pizza z pustego kraba to pizza dla ciebie i dla mnie. Hej. O, już latają. Idziemy rusztowaniami. Anny. Słodka i lepka. Hej. Dobra. Słodka tu. Jamy się, huśtamy, kopniak, karate. Skaczemy po łóżkach. Kolejny kopniak. Kopniak, zamach. Tak, już nie wiem co mówić. Dobra. I powoli do mety. Hej. Wystarczy odrobina. Dało się. No, okej. A na co to komu? A że na co to? Nieważne.
Dobra. Okej. Okay. O, to księżniczka Perła. Chyba coś jest nie tak. Tak, wygląda na bardzo smutno. Nie widziałem takich. Dobra, chyba wszyscy. Te dziwne, gąbczaste potwory zrujnowały moje piżama party. Cała służba uciekła. Kto będzie podawał moim gościom należne im kawałki tortu? Nie zgadnę. Ja? Ty? Jeszcze czego? Jestem księżniczką, królewskim atole. To byłoby totalnie niekoralowe. Brani Perło, to znaczy księżniczko Perło. Przykro mi. Nie martw się, ja i Patryk podamy epickie ciasto. Niech jedzą ciasto! Okej. O, proszę! Dobra. Proszę. Taniec będzie mógł. A ta co? Ten bufet ma niezły rozrzut. Zacie walne z Twitchy, co? Już ja wam pokażę smacznego. Dobra. No dobra, nie już. Nie ruszaj się, tancerzu. No ja wiem, że to nie mogło być za proste, ale no halo. Chyba przyda wam się mała przerwa. Pański tort, dobry panie. Dobra. Ten tort jest delikatny. Musimy być ostrożni. Smacznego! Zostaw tego biedaka! Mary, mary, ślamazary! Co to za jakieś czary? Nie ruszaj się, tancerzu! Nie wiem, co bez sensu. Jeszcze trzy. Nie ruszaj się, tancerzu.
najbardziej dziwny boss fight, jaki kiedykolwiek miałem. Chyba przyda wam się mała. Kompletnie nie wiem, o co w nim chodzi. Ale dobra. Mała przerwa, ostań. Dobra, ostatni czas. Dacie walkę z Twitchi, co? Już ja wam pokażę. SpongeBob, udało ci się. Moja impreza okazała się jednak sukcesem. A teraz chodźmy, może jeszcze zdążę na wyprzedaż w centrum handlowym. Tak, wyprzedaż. Na pewno jeszcze tam jest. Zapewne. Użyję tylko magicznej różdżki, żeby nas stąd zabrać. Ta muzyka jest okropna. Na szczęście teraz jest tu prawdziwy bar. Czas rozpocząć prawdziwą zabawę. No dobra. No. Ta walka była dziwna. Nie wiem, co ja miałem robić. Czy taki był plan, że ja mam biegać w kółko i czekać, aż te kulki se znikną? Jeżeli taki był plan, to był to słaby plan. Bardzo słaby plan. No, ale dobrze, że się już tu skończyło. Możemy iść dalej. Okej. Udało się. Najlepsza imprezka w życiu! Totalnie bym cię wyściskała, ale nie chcę, żebyś pękł. Tak, często to słyszę. Ja nie jestem balonem, mnie możesz wyściskać. Dobra, chyba sobie zasłużyłeś. Okej. Udało się, Patryku! Wszyscy bezpiecznie wrócili do bikini dolnego. Teraz musimy jeszcze tylko znaleźć pod tłustym krabem, żeby mieć gdzie jutro iść do pracy. Chciałbym już być w pracy. Ten dzień wolny jest strasznie męczący. Tylko nie mów żadnym popularnym dzieciakom w szkole, że cię wyściskałam. No tak, popularność najważniejsza. Muszę teraz znaleźć tatę i upewnić się, że da radę zawieźć mnie do centrum handlowego. Sukienki księżniczek są na wyprzedaży. Na razie! Na razie. Dobra, porozmawiaj z Kasandrą. Wystarczy odrobina. Więc chodźmy to zrobić. Ona jest tam. Chodźmy tędy. Dobra. Jesteśmy. Mam już prawie całą słodziutką galaretę, potrzebną do naprawienia waszej małej wpadki. Małej? Ale uważaj, kochanieńki. W następną podróż udacie się w miejsce, w którym zabawa i strach zlały się w jedno. Będziecie musieli wrócić do parku rozrywki zwanego Światem Rękawic. Hurra! Hurra! Zobaczymy, czy będzie się z czego cieszyć. Twój kostium jest prawie gotowy. Jednak, żebyś mógł wejść w nim do Świata Rękawic, potrzeba jeszcze jednego składnika. Oddechu rozdymki. Okej, zobaczmy. A, czyli... Może pani Puf wie, gdzie możemy znaleźć oddech rozdymki. W końcu jest nauczycielką. Czyli jest to kostium, które mieliśmy na początku gry. Ta ręka mycka może oznaczać tylko jedno. W końcu możesz widać się całą głową. No dobra. Słodka i lepka. Musimy porozmawiać z panią Puf w szkole żeglarstwa. I to będzie ostatni świat. No. To będzie nasz ostatni świat. Ciekawe. Dobra. Mhm.
Aha, tu musimy znaleźć napoje. Dobra. No, tu też spota znaleźliśmy. Dobra. Więc skończymy sobie tutaj. A, mieliśmy zobaczyć ten strój. No, to jest ten strój. Dobra. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał. I widzimy się w następnym. Na razie.